Dzisiaj będę się czepiał. Czy słusznie, czy nie, to już sami ocenicie. Ale wiecie, mnie się czepiają, to ja też od czasu do czasu mogę się poczepiać, prawda? No dobra, ale do rzeczy. To jest Magda. Magda zajada się tutaj surowym mięsem w libańskiej restauracji. Kim jest Magda? Magda jest aktualnie weganką, a jej kanał nazywa się Mięso to śmierć. Nigdy się nie poddawaj. Jeszcze kilka miesięcy temu Magda weganką nie była, a jej kanał nazywał się Weganizm to śmierć. Jeszcze kilka miesięcy temu Magda bardzo mocno krytykowała weganizm i twierdziła, że jest on jakąś agendą. Mało tego, nawet twierdziła, że ludzie nie jedzący mięsa są bardziej podatni na kontrolę, na manipulacje. Zresztą sami posłuchajcie, jest to fragment mojej rozmowy z Magdą, która miała miejsce jakiś czas temu tutaj na kanale. Wtedy jeszcze Magda była na diecie mięsnej. No to jest wszystko dobrze wiadomo, że człowiek przede wszystkim, który tego mięsa nie je, jest bardziej skłonny do kablowania na przykład. Jest bardziej podatny na kontrolę, jest bardziej posłuszny. Dlatego na przykład mi to dzisiaj tak boli, bo mamy takie po prostu taką sytuację, jak widzicie, i nie ma po prostu żadnego powstania. Ludzie się nie buntują, dlatego że ludzie, a szczególnie weganie, no po prostu grają razem z elitami i no po prostu grają weganie w ręce tych elit, tak? I wspierają tą akcję teraz, to co się dzieje. Magda twierdziła wtedy, że weganie wspierają to, co się dzieje. Chodziło tutaj o pandemię. Grają dla elit, ale dzisiaj Magda jest weganką. I dzisiaj mięso to śmierć, według niej. Magda zamieszcza na swoim kanale takie filmy, na przykład jak ten, który widzicie pod tytułem Znany kucharz naśmiewał się z wegan. Zmarł w wieku 44 lat. Mięso niesie za sobą plagę nieszczęść. Według Magdy, która jeszcze do niedawna jadła mięso, mięso to nieszczęście, z powodu mięsa umierają ludzie, chociaż podejrzewam, że olbrzymia nadinterpretacja ten cały tytuł, ale nie będziemy w to wnikać, nie będziemy też wnikać w to oczywiście, jaka dieta jest lepsza, a jaka jest gorsza, co się powinno wkładać do ust, a co nie. Człowiek jest świadomy tego, co je, ma wolę, wolną wolę, przynajmniej powinien mieć, stąd też tyle różnych sposobów odżywiania. Natomiast Magda, która zajadała się kiedyś surowym mięsem, chwaliła to, mówiła, że w owym czasie, że jej dieta bardzo służy jej zdrowiu, czuje się na niej wyśmienicie. Przeszła na dietę karniwora, czyli na dietę, na której je się surowe mięso. Przeszła z diety wegańskiej. Tak, Magda kiedyś była weganem, tak deklarowała, była weganką. Następnie po tym, jak twierdziła, jej stan zdrowia dosyć mocno się popsuł, postanowiła przejść na skrajną dietę, jaką jest karniworyzm. Zajadała się surowym mięsem i wychwalała to, w jaki sposób się wtedy odżywiała. Nazwała swój kanał Weganizm to śmierć i walczyła jak tylko mogła na swoim kanale z wszelakimi wegańskimi materiałami promującymi wegański, czyli roślinny tryb odżywiania się. I chciałam wam pokazać kolejny przykład tego, jak nie można w żaden sposób wierzyć weganom i za każdym razem po prostu, kiedy widzicie jakąś informację w internecie, najlepiej sami sobie wszystko sprawdzajcie. Dzisiaj Magda z powrotem jest na weganizmie, hejtując niesamowicie dietę karniwora, dorabiając przy tym jakieś historie, że ludzie umierają z powodu naśmiewania się z wegan, czy też z powodu jedzenia mięsa, no nie wiem. Nie interesuje mnie tak naprawdę ta cała śmieszna wojna dietetyczna między weganami a mięsożercami i tak dalej. Jest to kompletny absurd dla mnie, ale jej przykład jest moim zdaniem warty ukazania. Przykład osoby, która wykonała obrót o 180 stopni tak naprawdę 2 razy, bo przypomnę, z weganizmu przeszła na karniworyzm, po to, żeby z karniworyzmu przejść na weganizm. Oczywiście nie ma w tym niczego złego, poza tym, że w związku z tymi zmianami postanowiła zmienić poglądy diametralnie. I teraz pytanie, czy to, co mówiła tutaj na temat ludzi jedzących mięso, na temat ludzi niejedzących mięsa jest prawdą, czy prawdą jest to, co teraz twierdzi, że to mięso jest odpowiedzialne za nieszczęścia. Jak to tak naprawdę jest? Tego się pewnie nie dowiemy. Ja próbowałem kiedyś dowiedzieć się takiej jednej nurtującej mnie rzeczy. Ona na swoich filmach twierdziła, no już tych filmów nie znajdziemy, bo część z nich jest wykasowana, że po prostu karniwor był dla niej bardzo dobrą dietą, bardzo dobrze się czuła. A teraz weganizm jest dobrą dietą i dobrze się na tym czuje. Karniworyzm, dieta mięsna bardzo jej szkodziła, więc teraz nie wiem tak naprawdę, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość. Tym bardziej, że przypominam po raz kolejny, Magda kiedyś była weganką i weganizm, na którym podobno źle się czuła, sprawił, że zaczęła jeść mięso surowe. Nie wiem dlaczego akurat tak, po to by po jakimś czasie stwierdzić, że jednak wraca do weganizmu, który rzekomo był dla niej wtedy zły, a teraz już nagle chyba okazał się dobry. No nie wiem. W każdym razie jest to naprawdę bardzo ciekawe, z jakiej jednej skrajności w drugą skrajność można popaść. A tutaj jeszcze jeden z ostatnich jej filmów, w którym po prostu w absurdalny sposób porównała sytuację, która ma miejsce gdzieś tam w jakimś zakątku ziemi, gdzie żyją sobie jakieś tam plemiona. No i ona twierdzi na tym filmie, że karniworyzm, antyweganizm hamują i cofają rozwój człowieka. Porównuje osiągnięcia plemion, właśnie tych gdzieś tam żyjących w odległych zakamarkach świata, do Europejczyków. Pokazuje tutaj nawet osiągnięcia współczesnej techniki, gdzie ludzie budują różne wspaniałe rzeczy, sztuczne plaże, na przykład w Niemczech i tak dalej, a ludzie z tych plemion, które tutaj pokazuje, przez to, że polują tylko i jedzą mięso, tak naprawdę są prymitywni. Nie wiem, dlaczego posuwa się aż do takich porównań. A jeszcze pewnie taka rzecz, że między sobą gdzieś tam walczą, pewnie siebie gdzieś tam zabijają, pewnie polują na siebie między tymi plemionami, więc żeby po prostu zachować swój gatunek, ciągłość gatunku i swoje plemię, no to po prostu jest pewniej, jak tam jest po prostu poligamia, tak? Czyli po prostu jest jakby to większe bezpieczeństwo, że ten gatunek zostanie zachowany. Słuchajcie, a tu mamy Niemcy. Zobaczcie, co ludzie mogą konstruować przy pomocą czegoś, czego nie mają zwierzęta, o czym nigdy nie mówią antyweganie, czyli intelekt, inteligencja, intelekt, czyli to jest ta zdolność patrzenia na rzeczy inaczej, tak? Czyli nie tylko na jako jedzenie i tylko przetrwanie. To nie jest to, o czym myśli człowiek. Człowiek może pisać, człowiek może tworzyć różne rzeczy, a tutaj przedstawiciele tego ruchu karniwora i tak dalej, czy tam diety primal po prostu próbują wam powiedzieć, że ręce człowieka służą tylko do polowania. Ja pod tym filmem pozwoliłem sobie jeszcze umieścić komentarz, do którego Magda się nie odniosła. Okazuje się, że ten komentarz jest tylko dla mnie widoczny, a po wylogowaniu po prostu ten komentarz nie jest widoczny. Ja wiem, ja też banuję, ja wiem. Tylko mówię. Dobrze, to tyle. Po co nagrałem ten film? Po prostu po to, żeby pokazać, że można naprawdę bardzo mocno zbzikować według mnie z powodu takiego, jakim jest odżywianie. Aczkolwiek Magda ma do tego prawo, ma prawo mieć poglądy, jakie chce, ma prawo też je zmieniać, ale uważam, że takie przechodzenie z jednej skrajności w drugą nie świadczy chyba zbyt dobrze o czyjejś wiarygodności. Nie wiem, takie jest moje zdanie i tutaj na tym chciałbym to skończyć. Jeżeli Magda lub kto inny uznaje ten mój film za atak, no to chyba nie za bardzo ktoś wie, czym jest atak. To jest po prostu najzwyklejsza w świecie krytyka, czy też tam komentarz. Jak go już odbierzecie, to naprawdę jest tylko i wyłącznie wasza sprawa. Mówię to do Magdy i do innych oglądających. Tyle chciałem wam dzisiaj pokazać. Trzymajcie się, do następnego. Cześć! Nie można w żaden sposób wierzyć weganom.